Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na film z podsumowaniem mojej szafy, a tak naprawdę z przeglądem mojej szafy. Pokażę Wam, co w niej się aktualnie znajduje, skąd pochodzą dane ubrania, ile sztuk też tej odzieży mam. Natomiast od razu mówię, że ja się za bardzo nie skupiam na liczbach, na ilości, ale przy okazji z ciekawości sobie policzymy, ile tego wszystkiego mam w szafie. No i właśnie pokażę Wam typowo rzeczy na taki sezon jesienno-zimowy. Oczywiście niektóre rzeczy będą całoroczne, natomiast z takim naciskiem mocnym na ten okres zimowy. Więc mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. I chciałam jeszcze tylko tutaj na wstępie powiedzieć, że dla mnie generalnie w szafie najważniejsze jest to, żeby ona była funkcjonalna, żeby była skrojona pod moje potrzeby. Natomiast moja szafa jest cały czas jakby w trakcie tworzenia, dlatego że ja już od jakiegoś czasu pozbywam się tych rzeczy, staram się po prostu na bieżąco weryfikować, co mi się sprawdza, co mi się nie sprawdza, jakie są moje potrzeby, modyfikować trochę właśnie to, co się w niej znajduje, ale pod takim kątem, że bardzo mi zależy na tym, żeby mój styl troszeczkę jakby ruszył do przodu, dlatego że już od wielu lat mam trochę takie poczucie, że gdzieś tak utknęłam w jakimś martwym punkcie. Także to, co teraz zobaczycie, to oczywiście jest moja szafa aktualna, natomiast ona się z czasem na pewno zmieni i będzie się zmieniać, to jest normalne, więc na pewno będę takie aktualizacje raz na jakiś czas robić. Film podzieliłam na konkretne kategorie, tak jak właśnie robimy sobie kategorie ubrań, czyli będą topy, będą swetry, będą spodnie, sukienki, buty i tak dalej, więc zobaczycie absolutnie każdą, prawie każdą jedną rzecz w mojej szafie, z wykluczeniem takich typowo letnich ubrań, no bo stwierdziłam, że to nie ma po prostu w tym momencie sensu, więc zapraszam Was do oglądania i dajcie znać, jak ten film Wam się spodobał. Topów w swojej szafie mam najwięcej i jak widzicie, mam w swojej szafie 3 t-shirty, parę takich klasycznych topów na cienkich ramionczkach do noszenia pod swetrami właśnie w te zimowe miesiące. Mam też 2 long sleeve'y i 3 body. Staram się wybierać topy z naturalnych materiałów, dlatego że jest to taki typ odzieży, który mocno przylega do skóry i bardzo mi zależy na tym, żeby jednak moja skóra nie miała kontaktu ze sztucznym materiałem. Więc jeżeli zdecyduję się na jakiś top, to staram się naprawdę tutaj zwracać uwagę na skład. I w przypadku topów zdecydowanie stawiam na kolory neutralne, dlatego że to jest taki element garderoby, który moim zdaniem jest bardzo bazowy i tutaj super sprawdza się u mnie właśnie taka kolorystyka bardzo biała, beżowa, czarna i to wszystko zawsze super do siebie pasuje. To chyba taka rzecz w mojej szafie, której zawsze nie mogę się doczekać, jeśli chodzi właśnie o sezon jesienno-zimowy. Mam wrażenie, że przez ostatnie kilka lat udało mi się naprawdę skompletować bardzo taką ciekawą i fajną kolekcję tych swetrów. Jeśli chodzi o swetry, to priorytetem jest dla mnie materiał. Tutaj stawiam głównie na wełnę, na kaszmir, czasem jest też to bawełna, natomiast w kwestii swetrów nie ma dla mnie taryfy ulgowej. Zrezygnowałam już całkowicie ze swetrów poliestrowych i akrylowych, dlatego teraz w mojej szafie znajdują się już tylko i wyłącznie swetry z bardzo dobrych materiałów i na pewno w przyszłości, kiedy będę decydować się na jakiś kolejny zakup, to też będę się właśnie tą zasadą kierować. Marynarki to coś, w czym nie chodzę zbyt często, natomiast w ostatnim czasie zdecydowałam się na zakup porządnej wełnianej marynarki z Massimo Dutti. Miałam bardzo konkretne wymagania co do takiej czarnej marynarki, no i udało mi się znaleźć idealną, taką jaką sobie wymarzyłam.
zdecydowanie jestem fanką spodni i w mojej szafie możecie zobaczyć 3 pary jeansów w 3 różnych kolorach. W tym roku też zauważyłam, że bardzo dobrze czuję się w spodniach z szeroką nogawką i wysokim stanem, dlatego udało mi się znaleźć idealną czarną parę i na pewno w przyszłym roku będę chciała spróbować znaleźć jeszcze wersję jasną. Jeśli chodzi o spódniczkę, to mam tylko jedną, ale ja zdecydowanie jestem bardziej fanką spodni, natomiast jedną sztukę posiadam i bardzo, bardzo ją lubię. To coś, co zdecydowanie noszę najrzadziej, natomiast lubię mieć przynajmniej kilka sztuk, tak żeby ewentualnie, gdy nadarzy się jakaś okazja, mieć coś bardziej eleganckiego. I w kwestii sukienek zdecydowanie jestem bardzo wybredna, więc jeśli chodzi o sezon jesienno-zimowy, to posiadam tylko 2, ale naprawdę bardzo je lubię. W mojej szafie z okryć wierzchnich mam ciepłą, puchową kurtkę z naturalnym pierzem. Dodatkowo mam też taki trochę cieńszy płaszcz wełniany, no i taki gruby, ciężki, wełniany płaszcz praktycznie do samych kostek. I na pewno w przyszłym roku będę chciała jeszcze poszukać płaszcza w kolorze czarnym, bo wydaje mi się, że bardzo fajnie uzupełniłoby to moją szafę. Kiedyś miałam zdecydowanie więcej torebek, natomiast w tym momencie mam 3. Pierwsza torebka to jest taka trochę większa listonoszka. Posiadam też mniejszą torebkę na takim krótkim pasku marki Hylak. Dodatkowo mam też nerkę, z którą właściwie chodzę ostatnio bardzo często, dlatego że jest bardzo pojemna. W kwestii butów jestem bardzo, bardzo wybredna, dlatego u mnie tak naprawdę tych butów jest bardzo mało. Czasem zdarza mi się też sięgnąć po trampki, ale jeśli chodzi o takiego tipa, którego mogę Wam sprzedać, to bardzo Wam polecam wełniane wkładki do butów, bo one sprawiają, że po prostu nawet w trampkach zimą jest ciepło. I posiadam też 2 pary śniegowców, takich typowo właśnie na śnieg. Uwielbiam w nich chodzić na spacery, dlatego że po prostu bardzo, bardzo przyjemnie grzeją stopy i żaden spacer nie jest mi straszny. Także zobaczyliście całą moją szafę na ten okres jesienno-zimowy i tak jak mówię, ja generalnie raczej staram się wybierać ubrania, które są dla mnie bardzo komfortowe, bardzo wygodne. Stawiam jakby, to jest jakby mój główny cel, jeśli chodzi o szafę, żeby te ubrania po prostu były dla mnie wygodne i przyjemnie się mi je nosiło. Jeśli coś ewidentnie mi sprawia dyskomfort, to staram się po prostu na bieżąco to weryfikować i takich rzeczy się pozbywać. Staram się już nie trzymać takich ubrań na jakieś lepsze czasy, na moment, w którym coś może przestanie mnie irytować, bo to się przeważnie u mnie nie sprawdzało. Jeżeli coś już na początku wywoływało we mnie jakieś takie mieszane uczucia, to prawdopodobnie najczęściej wychodziło na to, że po prostu po to nie sięgałam już z kolejnymi, nie wiem, czy tam dniami, miesiącami i nawet latami czasem się zdarzało. Więc jeśli chodzi o to, co aktualnie posiadam w szafie, to mam rzeczy, które są naprawdę w tym momencie dla mnie bardzo komfortowe. Nad paroma jeszcze się zastanawiam, dlatego że bardziej tutaj chodzi mi o to, jak zachowuje się dany materiał, więc cały czas się temu przyglądam. Na pewno po tym sezonie jesienno-zimowym będę już trochę więcej wiedziała właśnie na temat tego, czy daną rzecz chcę zostawić, ale to na pewno będę Wam dawać znać. Na ten moment to, co mam w swojej szafie, jest dla mnie wystarczające. Nie planuję już w tym momencie żadnych dodatkowych zakupów, przynajmniej na ten sezon. Także tak to u mnie na ten moment wygląda. Mam nadzieję, że trochę zaspokoiłam Waszą ciekawość, dlatego że jednak pojawiało się trochę pytań zazwyczaj o ubrania, które pokazuję. I mimo że ja zazwyczaj daję informacje w opisie, co skąd pochodzi, to i tak pojawiają się pytania, więc mam nadzieję, że tym filmem trochę jakby odpowiem na to, na te Wasze właśnie pytania i zaspokoję Waszą ciekawość. Postaram się też oczywiście znaleźć linki do wszystkich rzeczy, ale od razu mówię, że ja niektóre rzeczy mam naprawdę wiele lat i może to być bardzo trudne, ale zrobię co w mojej mocy, żeby to wszystko ogarnąć. Także zapraszam do opisu, jeśli coś Was interesuje.
A ja teraz żegnam się z Wami i jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i do kolejnego filmu. Pa!